Za nami, a ja wrócę na chwilę do tego, o czym już powiedziałaś, czyli o słowach Ewy Pajor po pierwszym spotkaniu ze Szwajcarią. Ewa wspomniała też, że najważniejsza będzie reakcja na tamten mecz, bo Polki nie lubią przegrywać, są ambitne i ta porażka, mimo że towarzyska, to mocno je bolała. Na pewno dzisiaj chcemy zobaczyć tę ambicję na boisku, bo tak już jak wspomniałaś we wstępie, to jest nasz ostatni sprawdzian przed startem kwalifikacji do Euro 2025. Od kwietnia gramy już tylko o punkty, dużo zmian dzisiaj i w składzie biało-czerwonych, no bo to w sumie jest ostatni moment, żeby testować. Oczywiście też czekamy z niecierpliwością na wtorek, kiedy wszystkie karty zostaną odkryte, no i to wtedy UEFA wylosuje skład Dywizji A, a Polki poznają rywalki w walce o Mistrzostwa Europy, więc na pewno z niecierpliwością we wtorek będziemy śledzić to, co się wydarzy w Szwajcarii. Widzieliśmy przed momentem trójkę sędziowską, bez zmian w porównaniu ze spotkaniem, ostatnim spotkaniem ze Szwajcarią. Ponownie trójka panów z Gibraltaru, sędzią głównym Jason Barcelo. Na liniach pomagać mu będą Michael Macias i Daniel Gomez Gordillo. A zaraz na pewno przekonamy się, jakie jedenastki obie selekcjonerki, jaki plan na ten mecz mają obie selekcjonerki w postaci wyjściowych jedenastek.
No to zaczynamy od składu reprezentacji Szwajcarii. W bramce z numerem 12 Livia Peng, w linii obrony od lewej z numerem 8 Nadine Riesen, w środku z numerem 2 Julia Stirli, z numerem 15 Luana Büller, z numerem 5 Noel Maric, w linii pomocy z 16 Sandrine Mauron, z 7 Riola Gemelli, z 13 kapitanka Lia Velti, z numerem 17 Seraina Piubel. No i najbardziej wysunięte zawodniczki z numerem 10 Ramona Bachmann i z numerem 25 Alena Binz. Reprezentacja Polski natomiast w bramce z numerem 1 Kinga Szemik, dalej z numerem 2 Martyna Wiankowska, Oliwia Woś, Małgorzata Mesjasz wracająca do reprezentacji Polski po długiej przerwie, Sylwia Matysik z prawej strony, w środku Dominika Grabowska i Martyna Brodzik, Kajla Adamek i Natalia Padilla-Bidas, Ewelina Kamczyk i Ewa Pajor. Tak przedstawia się dzisiejsza jedenastka i tutaj sporo również zmian, bo Kinga Szemik zastępuje Katarzynę Kiedrzynek. Małgorzata Mesjasz, to jej pierwsze spotkanie w reprezentacji od maja ubiegłego roku, kiedy to doznała urazu, później długo wracała do formy i do zdrowia po operacji biodra. Kolejne zmiany to Martyna Brodzik, która debiutuje w pierwszym składzie reprezentacji Polski, zastępuje Emilię Szymczak, Ewelina Kamczyk na pozycji numer 10 za Klaudię Lefeld, natomiast za Ewelinę Kamczyk na boku Natalia Padilla-Bidas. Zmiany w bramce oczywiście mogliśmy się spodziewać, bo Nina Patalon już niejednokrotnie podkreślała, że mamy w kadrze dwie równorzędne bramkarki, czyli Katarzynę Kiedrzynek i Kingę Szemik, ale musimy też pamiętać o tym, że na ławce jest również zawodniczka PSR, czyli Oliwia Szperkowska, więc o tą pozycję na pewno w kadrze możemy być pewni. Wspomniałaś o tych czterech zmianach w składzie reprezentacji Polski. Jeżeli chodzi o skład reprezentacji Szwajcarii, no to Pia Sundhage zmieniła zdecydowanie więcej, tylko Noel Maric, Luana Büller i Ramona Bachmann zostały w podstawowej jedenastce w porównaniu do poprzedniego spotkania z reprezentacją Polski, ale zobaczmy, co się dzieje w polu karnym naszych reprezentantek, bo przy piłce Noel Maric. Szwajcaria od razu rzuca się do ataku, tutaj dobrze Polki przejmują i faulowana Martyna Brodzik. Świetny sezon tej zawodniczki, tak jak mówiłyśmy, debiut w pierwszej jedenastce biało-czerwonych dzisiaj. Ostatnio weszła na boisko w 81 minucie, więc chwilę na pokazanie swojego talentu miała. Dzisiaj gra jednak na swojej optymalnej pozycji, bo na pozycji numer 6. W Pogoni Szczecin wybiła się ta zawodniczka, zresztą jak cała Pogoń w tym sezonie, fantastycznie się spisuje. Środek pora to jej królestwo. Tak jest, tak miałaś okazję z nią rozmawiać przed poprzednim meczem, jeżeli dobrze pamiętam i na pewno utkwiło mi to w pamięci to sformułowanie, że to jest jej królestwo, więc dzisiaj chcemy zobaczyć, jak będzie dzieliła i rządziła w środku pola, bo wiemy, jak bardzo ważna to jest pozycja, też pod kątem tego, że straciliśmy Tanię Pawolek ze względu na zerwanie więzadeł krzyżowych w starciu Ligi Mistrzeń z FC Barceloną, więc no tutaj trzeba sprawdzić, tak jak wspomniałyśmy, to jest ostatni test, żeby sprawdzać, kto w środku pola w meczach o stawkę, w meczach kwalifikacyjnych do Euro 2025 będzie występował. Mieliśmy debiut Emilii Szymczak w wyjściowej jedenastce w ostatnim meczu. Dzisiaj w wyjściowej jedenastce debiutuje nam Martyna Brodzik. No i liczymy, że te wnioski będą dla że selekcjonerka będzie miała tylko pozytywny ból głowy po tych meczach z wyborem zawodniczki na tę pozycję. I oczywiście czekamy jeszcze na debiut drugiej z granatowo-bordowych, czyli Natalii Oleszkiewicz. Tymczasem Sylwia Matysik wrzut z autu do Natalii Padilla-Bidas. Niedokładne to podanie, właściwie nie przebiło się przez defensorki Szwajcarii, ale Ewelina Kamczyk na prawą stronę do Matysik. Wrzutka w pole karne, ale tutaj ponownie Szwajcarki wychodzą obronną ręką. Może się podobać ten start w wykonaniu reprezentacji Polski. Mocno napierają i próbują atakować, więc widać, że rzeczywiście to piątkowe spotkanie i wynik 1-4, przypomnijmy, podrażnił biało-czerwone. Tak, i po tych kilku minutach jak na razie możemy powiedzieć,
że widzimy to, o czym mówiła selekcjonerka Nina Patalon w wypowiedzi pomeczowej, że były te wolne przestrzenie i ta reakcja po stracie piłki była zbyt wolna. Teraz przed momentem widzieliśmy, jak szybko Polki odzyskały futbolówkę, jak wysoko nacisnęły. Świetnie teraz Ewelina Kamczyk, ale faulowała tutaj defensorkę reprezentacji Szwajcarii. Chociaż zdaje się, że bardziej w tej sytuacji ucierpiała Ewelina. Widzieliśmy przed momentem na naszych ekranach selekcjonerkę Ninę Patalon. Mamy też oczywiście na ławce reprezentacji Szwajcarii Pię Sundhage. O niej dużo wspominaliśmy w ubiegłym spotkaniu, bo to jest prawdziwa legenda, jeśli chodzi o piłkę kobiecą. Medale z reprezentacją USA, z reprezentacją Szwecji. Prowadziła również reprezentację Brazylii, a teraz trafiła do reprezentacji Szwajcarii, co pokazuje, jak ten kraj stawia na zbliżające się Mistrzostwa Europy, których w końcu będzie gospodarzem, że nie chcą w tym przypadku być drużyną, która będzie walczyć tylko i wyłącznie o wyjście z grupy, ale chcą się jak najbardziej zaprezentować w jak najlepszy sposób przed swoją publicznością. Widzimy, że tutaj Ewelina Kamczyk faktycznie ma problem. Rozgrzewają się już Natalia Wróbel i Klaudia Lefeld. A nawiązując jeszcze do Pii Sundhage, miała okazję być w Polsce z reprezentacją Brazylii, mecz towarzyski w październiku 2019 roku. Zresztą legendarna Marta również wtedy zagrała. Wynik 1-3 i to było dobre spotkanie w wykonaniu reprezentacji Polski mimo przegranej, ale z taką drużyną przegrać to nie wstyd. No właśnie, już od kwietnia może nie Brazylia, bo to Mistrzostwa Europy, ale równie wielkie reprezentacje, wielkie nazwiska mogą się pojawić w Polsce. Selekcjonerka przed tym zgrupowaniem na konferencji prasowej mówiła, że dobrze by było, ciekawie by było trafić na pewno na Anglię ze względu, jak piłka kobieca rozwija się w tamtym kraju. Wtórowała jej Wiktoria Zieniewicz, która również chciałaby trafić na Anglię. My się podłączamy. Tak, chociaż Ewa Pajor powiedziała, że jej wymarzonym przeciwnikiem są Niemki, z którymi jeszcze nigdy się nie mierzyła i to by było na pewno ciekawe spotkać się ze swoimi klubowymi koleżankami czy też zawodniczkami, które na co dzień spotyka grając w Bundeslidze. To Anglia, Niemcy i kto? Dobra, ale teraz tak, bo oni grają teraz. No na pewno tych reprezentacji jest na topie, jest na pewno sporo, więc możemy się spodziewać, że od kwietnia w tych meczach eliminacyjnych wielkie marki pojawią się w Polsce, no i mamy oczywiście nadzieję, że będziemy walczyć z nimi jak równy z równym i na pewno taka reprezentacja jak Anglia czy Hiszpania, pojawienie się takich piłkarek w naszym kraju na pewno przyciągnęłoby na trybuny sporo kibiców, którzy na co dzień śledzą na przykład ligi zagraniczne. A teraz Szwajcarki. Ale zacznie spokojnie Kinga Szemik, która notuje fantastyczny sezon. Właściwie jest najlepszą bramkarką w lidze francuskiej, mimo że rywalizacja tutaj przynajmniej nazwiskami jest spora. Zresztą rywalizuje przecież również z Katarzyną Kiedrzynek, nie tylko w reprezentacji Polski, ale na francuskich boiskach. 7 czystych kont i w dużej mierze to także jej zasługa, że jej drużyna nadal ma szansę na walkę o play-offy. Próbowały Szwajcarki dośrodkować piłkę w pole karne reprezentacji Polski, ale bardzo czujnie w obronie Polki, a konkretniej Małgorzata Mesjasz, ale w dalszym ciągu zostajemy w pobliżu pola karnego reprezentacji Polski. A Małgorzata Mesjasz była właśnie tą zawodniczką, która we wspomnianym meczu z Brazylią w Kielcach zdobyła jedyną bramkę dla Polek. Liczymy, że dzisiaj po tym powrocie do składu, do reprezentacji też wpisze się na listę strzelczyń w Milanie, czyli w swoim klubie już po urazie i po długiej przerwie występowała, więc pora nadeszła na ten powrót i do reprezentacji. No, skoro wie, jak się strzela przeciwko drużynom Pii Sundhage, ponownie próba Szwajcarek z prawej strony boiska, ale ponad bramką Kingi Szemik na pewno zaraz zobaczymy, o ile pomyliła się Noel Maric, bo wskazuje nam realizator, że to właśnie ona uderzała przed momentem w futbolówkę. No trochę nam się pomyliła zawodniczka Aston Villa, jedna z trzech piłkarek, których Pia Sundhage nie zmieniła na to spotkanie, co pokazuje, że to będzie podstawowa zawodniczka w jej składzie. Oczywiście tą podstawową zawodniczką jest też Lia Velti, której zabrakło w piątkowym meczu. Zmagała się z drobnym urazem, tutaj nie było co ryzykować, ale wiemy, że zawodniczka Arsenalu, która pełni tam kluczową rolę w środku pola, rozdaje piłki, jest bardzo ważnym punktem zespołu Jonasa Heidewala, tak samo ma być tym ważnym punktem
koncertem w zespole Pilsund Hage i dzisiaj już oglądamy ją z opaską kapitańską z numerem 13 w środku pola Lia Velti. Zresztą sporo zawodniczek wśród powołanych kadry Szwajcarii, które są koleżankami klubowymi reprezentantek Polski, bo między innymi oczywiście Ramona Bachmann czy Viola Caligaris z PSG, w którym występuje Katarzyna Kietrzynek, piłkarki Grasshopper Zurich, Claudie Leffelt czy oczywiście FC Zurich, w którym na co dzień występuje Oliwia Woś. Długie podanie na lewą stronę, ściga się Sylwia Matysik. No i chyba mamy tutaj sygnalizację arbitra, że Riola Gemelli zdaje się, że była na pozycji spalonej. Matysik do Szemik. Na spokojnie budują te akcje biało-czerwone. I ponownie Sylwia Matysik z autu, zawodniczka Bayeru Leverkusen, podobnie jak Nikola Karczewska, która dzisiaj na ławce rezerwowych. Wysoko podeszły Szwajcarki, zamknęły od razu wolną przestrzeń przy Natalii Padiividas, żeby odzyskać piłkę i to im się udało. Mówiła Ewa Pajor też po poprzednim starciu ze Szwajcarkami, że celem naszej reprezentacji powinna być poprawa gry w ataku pozycyjnym. Tak, zdecydowanie. Przed momentem widzieliśmy, że trochę się Polki pogubiły, jak Szwajcaria podeszła wyżej, więc ponownie podopieczne Pilsund Hage bardzo, bardzo wysoko w pobliżu pola karnego reprezentacji Polski, ale wróciła też Dominika Grabowska. Nie tak dawno ważny gol w spotkaniu z PSG, który dał Fleury remis. Teraz bardzo ładne wyjście. Padiividas do Kamczyk i tutaj wydawało się, że faulowana, ale sędzia puszcza grę. Słyszeliśmy krzyki z trybun niezgadzające się z decyzją arbitra. I ponownie mamy też sygnalizację, że znowu tak jak przed momentem Riola Gemelli na pozycji spalonej, więc już drugi raz na pewno zaraz koleżanki jej podpowiedzą, czy to sztab reprezentacji Szwajcarii, ale tak, w tej sytuacji z Eweliną Kamczyk też odniosłam takie wrażenie, że została faulowana, że sama się nie potknęła, ale też bardzo blisko tej sytuacji był arbiter z Gibraltaru, on tu rządzi na boisku, podjął taką decyzję, a nie inną. A propos Gibraltaru, to na tym zgrupowaniu właśnie reprezentantki Polski wybrały się też na wycieczkę do tego kraju. Bardzo przyjemne miejsce, nie wiem czy byłaś, Weronika. Jeszcze nie, ale patrząc na relacje, które możecie śledzić, czy na portalu Łączy Nas Piłka, czy Łączy Nas Piłka Kobieca, widoki brzmią zachęcająco. A teraz bardzo dobra akcja reprezentacji Polski. Natalia Padiividas w niej królowała, ale Kajla Adamek próbowała dośrodkowywać, jednak piłka opuściła plac gry. Dzisiaj w bramce reprezentacji Szwajcarii również mamy zmianę. W tym poprzednim spotkaniu Elwira Herzog była tą zawodniczką, która rozpoczęła spotkanie w wyjściowej 11 i cały mecz spędziła między słupkami. Dzisiaj mamy Livię Pęk, 21 bramkarkę Werderu Brema, więc na pewno dobrze znaną Ewie Pajor z Ligi Niemieckiej. No sporo zawodniczek występujących na co dzień we Frauen Bundeslidze, znają się dobrze te piłkarki, ale tu też mamy wśród, tak jak mówiłaś, wśród tych klubów naprawdę duże marki. To tylko pokazuje, w jaką stronę rozwija się nam europejska piłka, skoro w składach zespołów mamy takie kluby jak Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, PSG. To tylko pokazuje, jak rozwijają nam się te mocne marki. No i widzimy też, że dołączają do nich coraz częściej reprezentantki Polski, co też nas cieszy. Tak jest. Pogoń Szczecin, przypomnijmy, jedno ze spotkań rozegra na swoim głównym stadionie dla Martyny Brodzik i Natalii Oleszkiewicz. Na pewno będzie to piękne doświadczenie. Stirli. No, było trochę zaskoczeniem, że Pilsund Hage nie zdecydowała się na Julię Stirli w pierwszym spotkaniu, ale widać było, że potraktowała je bardzo testowo, bardzo dużo zmian. Trudno nam było odgadnąć, jak zdecyduje się Pilsund Hage, żeby wyglądała jej jedenastka. Był to pierwszy mecz
reprezentacji Szwajcarii pod wodzą nowej trenerki. Teraz już wiemy trochę więcej. Mówiła też Nina Patalon, że była przygotowana, że Szwajcaria wystąpi w ustawieniu 4-4-2 lub 4-2-3-1. Widzimy, że w rozgrzewce nasze zawodniczki. Ewelina Kamczyk ponownie tutaj ucierpiała. Klaudia Leffelt i Natalia Wróbel jak na razie nie mają wytchnienia, mimo że mecz rozpoczęły na ławce rezerwowych. Mamy nadzieję, że tu nie będzie żadnego problemu u Eweliny Kamczyk, ale widzieliśmy po minie, że po raz kolejny ucierpiała, więc no mamy nadzieję, że tej zmiany nie będzie, że nie będzie to wymuszona zmiana i Ewelina Kamczyk nie będzie musiała opuścić tak szybko boiska, ale na pewno będziemy obserwować i spoglądać w kierunku środka pola na pozycję numer 10, na której dzisiaj rozpoczęła ten mecz Ewelina Kamczyk. No właśnie, i podobno na tej pozycji Ewelina mówi, że czuje się najlepiej. Zresztą wspomniała ostatnio, że czuje się fantastycznie pod względem swojej formy, że jest to najlepszy moment w jej karierze, a przypomnijmy, że 5-krotnie z rzędu była królową strzelczyń Orlen Ekstraligi, więc chcemy oglądać Ewelinę z jak najlepszych zagrań i jak najdłużej na boisku. Tymczasem Szwajcarki, ale na szczęście niecelnie i tutaj Kinga Szemik mogła tylko spojrzeć, gdzie ta piłka poleciała poza boisko. Ale bardzo dobre podanie do Julii Stierlis skierowała grająca z numerem 8 Nadine Risen, która też dzisiaj w wyjściowej 11 nie było jej w poprzednim spotkaniu. Trochę zaskoczona Julia Stierli tym podaniem. Gdyby była na nie bardziej przygotowana, gdyby nie miała problemów z przyjęciem piłki, to stanęłaby twarzą w twarz z Kingą Szemik i wtedy to już nasza bramkarka miałaby zdecydowanie więcej pracy, ale po raz kolejny takie przeszywające podanie niebezpieczne, które obserwowaliśmy w pierwszym meczu, to są te rzeczy, których powinniśmy się ustrzec, zamykać te wolne przestrzenie, unikać tych prostopadłych podań, które są bardzo groźne, no i przede wszystkim skutkowały bramkami w pierwszym spotkaniu ze Szwajcarią. Dla reprezentacji Polski bramkę zdobyła wówczas Kajla Adamek. Był to jej premierowy gol w koszulce z orzełkiem na piersi. Wpisała się na listę strzelczyń w 62 minucie, a teraz ponownie Szwajcarki. Tutaj faulowana, będziemy mieli rzut wolny zza pola karnego. Faulowana oczywiście Ramona Bachmann. Dobre miejsce do dośrodkowania dla reprezentacji Szwajcarii. Jeszcze przywołana Martyna Prodzik w krótkiej rozmowie z sędzią Jasonem Barcelo. No skrobnięta tutaj przez Martynę Prodzik Ramona Bachmann, więc jak najbardziej gwizdek użyty prawidłowo, a my zobaczymy, jak ten stały fragment zostanie rozegrany przez reprezentację Szwajcarii. Czteroosobowy mur ustawia Kinga Szemik. I dwie kandydatki do oddania strzału. Julia Stierli i to właśnie chyba ona uderzała. No i problemy ze złapaniem piłki miała Kinga Szemik. Widzimy, że ustawiona jest pod słońce nasza bramkarka, ale z takimi piłkami nie powinna mieć problemów ze złapaniem takich piłek. Uderzała Julia Stierli, tak jak powiedziałaś, i mogła być zaskoczona tym uderzeniem Kinga Szemik, a trochę jeszcze skozłowała przed nią piłka. Tak, całe szczęście, że nie wpadła do siatki przypadkowo po tej interwencji. Radzą sobie Polki z tym dośrodkowaniem. Ewa Pajor wypuściła sobie piłkę ciut za daleko, ale była przy tym przetrzymywana, więc będziemy mieć to my rzut wolny. No i widzimy winowajczynię, która zatrzymała dobrze zapowiadającą się akcję Polek, to wyjście Ewy Pajor naprawdę jak za najlepszych meczów w reprezentacji Polski czy w Wolfsburgu, ale ratowała już swój zespół przed groźną kontrą Julia Stierli, taktyczny faul, ale Szwajcarki ponownie odzyskały piłkę w środku pola i to je będziemy teraz oglądać w ataku pozycyjnym. Niecelne podanie tym razem, więc ponownie biało-czerwone z autu. No nieczęsto zdarzają się takie podania w wykonaniu Noel Maric, zawodniczki, która przecież spędziła wiele lat w barwach Arsenalu z Lyon Velti. Znają się doskonale przecież, więc raczej przyzwyczaiła nas do swoich dokładnych
podań. 28-letnia zawodniczka, bardzo doświadczona, więc nie dziwi nas to, że z tego doświadczenia korzysta też Pia Sundhage. Nie była bardzo doceniona, trzeba też to przyznać, w barwach Arsenalu czy w barwach ligi, bo konkurencja na tych pozycjach jest naprawdę spora. Przyszła do Arsenalu, trafiła z Wolfsburga, więc bardzo dobrze też zna warunki, jakie występują we Frauen Bundeslidze, a teraz jest już zawodniczką Aston Villa i tam możemy oglądać jej występy na co dzień. Świetnie, tu przed chwilą piłkę wyłuskała Martyna Brodzik, teraz podanie do Kylie Adamek. Było blisko, ale wyszła tutaj bramkarka i ucierpiała zarówno reprezentantka Polski, jak i Szwajcarii. Nieprzyjemnie to zderzenie wyglądało, to na pewno. Żółtą kartką ukarana Kylie Adamek. Od razu Szwajcarki sygnalizowały, że będzie potrzebna pomoc medyczna Livi Peng. Trochę tam dołożyła Kylie Adamek nogę, ucierpiała w starciu tym bramkarka reprezentacji Szwajcarii. Na pewno zaraz zobaczymy w powtórce całą sytuację, ale no, to było niebezpieczne wejście Kylie Adamek i teraz jeszcze raz zobaczymy. Ale świetne podanie Eweliny Kamczyk tutaj. Szkoda, że Kylie Adamek nie zdecydowała się na uderzenie z pierwszej piłki, tylko na przyjęcie. Potem ta piłka jej odskoczyła. Chciała ją jeszcze kopnąć. Niestety dla Livi Peng to ona została kopnięta, ucierpiała w tej sytuacji blisko Szwajcarki. Tego, co się wydarzyło, też od razu wezwały, pokazały gestem ręki, że będzie potrzebna interwencja sztabu medycznego, ale widzimy, że bramkarka reprezentacji Szwajcarii się podnosi, że to cierpienie było tylko chwilowe, jest w stanie kontynuować grę, co nas oczywiście bardzo cieszy, bo nie lubimy tego w sporcie, kiedy zawodniczki muszą opuszczać boisko, kiedy takie wymuszone zmiany muszą mieć miejsce, a naprawdę w ostatnim czasie obserwujemy tego sporo, więc cieszymy się, że Livia Peng wraca i jest w stanie kontynuować grę. A gdyby Kylie Adamek trafiła tutaj do siatki, to byśmy już mogły stwierdzić ze spokojem, że ma swojego ulubionego rywala. Zdecydowanie. Wysoka Ewa Pajor, ale trochę osamotniona w tym wysokim pressingu. Nie poszły za nią koleżanki z drużyny, więc Szwajcarki nie miały też problemu z ograniem naszej kapitanki. Długie podanie gdzieś w kierunku, zdaje się, Rioli Gemayli, bo trochę nam się zmieniają Szwajcarki w stosunku do ustawienia, jakim wyszły od pierwszych minut. Widzimy, że na prawej stronie mamy z numerem 7 Riolę Gemayli, tę, która już dwukrotnie zameldowała nam się na pozycji spalonej, ale szukają swojej pomocniczki długimi podaniami. Musimy na to uważać. Padilla Vidas do Pajor. Ale tutaj nie zrozumiały się Natalia Padilla Vidas i Martyna Wiankowska bodajże. No i po raz kolejny Ewa Pajor gestem ręki zawołała swoje koleżanki, żeby podeszły wyżej, ale pozostała część naszych reprezentantek zdecydowała się na pozostanie w środku pola. Dołącza teraz do nich Ewa Pajor, żeby zacieśnić ten środek i uniemożliwić Szwajcarkom swobodne rozgrywanie piłki. Faulowana teraz Sandrine Maurowani, jednak będziemy mieć faul na reprezentacji Polski. Nie zgadzają się z tym Szwajcarki, ale arbiter pozostaje nieugięty, wskazuje, że to Polki wznawiają, no i nie czekały i szybko wznowiły. Bardzo dobra teraz zmiana strony, Martyna Wiankowska. Dośrodkowanie, ale troszkę zbyt płaskie się wydawało. Sylwia Matysik. Czy dojdzie jeszcze do tej piłki? Niestety nie, a gdyby jej się udało, to tutaj mogłaby Ewa Pajor główką trafić do siatki, taką przynajmniej mamy nadzieję. Nabita przez Noel Maric, teraz Sylwia Matysik spokojnie będzie miała chwilę oddechu. Livia Peng, żeby spokojnie ustawić sobie piłkę, ustawić koleżanki. No ale długo nie czeka, od razu w kierunku prawej strony. No i w dalszym ciągu mamy ten widok daleko wysuniętej Ewy Pajor, która stara się przyjąć piłkę. Teraz to się Polkom udało, podanie do Ewy Pajor, jest Ewelina Kamczyk. I było, zdaje się, zagranie ręką, jest sygnalizacja arbitra, że Ewelina Kamczyk przy tym przyjęciu wykorzystała ręki, nieprzepisowe zagranie i ponownie będziemy zaczynać z pola karnego reprezentacji Szwajcarii.
Zdecydowanie bardziej wyrównane jak do tej pory spotkanie niż to, które oglądaliśmy w piątek. I mieliśmy potwierdzenie tego, że rzeczywiście Ewelina Kamczyk dotknęła piłkę ręką i teraz bardzo dobrze wychodzą Szwajcarki. Podanie, czy tutaj dojdzie? Nie, Kinga Szemik, ale i tak była sygnalizacja pozycji spalonej, więc nic groźnego by się tu nie wydarzyło, jeśli chodzi o konsekwencje, ale trzeba uważać na takie wyjścia, bo mimo, że Szwajcarki były mniej liczne, to potrafiły tutaj stworzyć groźną sytuację. Ciekawe podanie Aleny Binz do Sandrine Mauron. No po raz kolejny taka długa piłka, ale szczęśliwie tutaj była pozycja spalona. Nie stanęły Szwajcarki w sytuacji sam na sam z Kingą Szemik. No i patrzymy, jak Polki w ataku pozycyjnym poradzą sobie z reprezentacją Szwajcarii, ale to podanie w środek pola było trochę problematyczne do przyjęcia dla naszych zawodniczek. Szczęśliwie faulowana Dominika Grabowska. I to my będziemy przesuwać się w kierunku reprezentacji Szwajcarii. Przytrzymywana za koszulkę Dominika Grabowska. Piękna pogoda w Szwajcarii, prawie jak w Warszawie. Mówiliśmy przy pierwszym meczu o tym, jak dobrze czuje się na boisku Marbeli, przepraszam, w tym starciu ze Szwajcarkami Emilia Szymczak, która na co dzień gra przecież w barwach FC Barcelony. Widzimy, że wiosna dotarła już wszędzie, ale mówiliśmy też, że wiele reprezentacji wybrało Marbella Football Center na to zgrupowanie lutowe ze względu na świetne warunki. Mówiła o tym też i nasza Ewa Pajor, że warunki, które są w hiszpańskiej Marbeli, są naprawdę na najwyższym światowym poziomie. Świetnie im się tutaj trenuje. Jak najbardziej chcą wycisnąć z tego zgrupowania wszystko, co się da. Mówiliśmy, że tutaj trenują przecież Angielki, są też Włoszki, jest też reprezentacja Austrii, jest reprezentacja Szwecji, więc widzimy, ile europejskich dobrych reprezentacji zdecydowało się, aby tutaj trenować, a teraz przed szansą reprezentacja Szwajcarii. Upadła w polu karnym jedna ze Szwajcarek. Ponownie mamy tutaj Riolę Gemayli aktywną w dzisiejszym spotkaniu piłkarkę Szwajcarii w starciu z Sylwią Matysik. A wracając do Twojej myśli, świetnej jakości boisk w Hiszpanii, no to nieprzypadkowo to reprezentacja Hiszpanii jest mistrzem świata. Po raz kolejny dośrodkowanie reprezentacji Szwajcarii. Bardzo głębokie, ale radzą sobie tutaj biało-czerwone, jednak to nadal Szwajcarki w natarciu. Kolejne dośrodkowanie. Oddala zagrożenie Sylwia Matysik i tutaj wysoko podniesiona noga przy walce o piłkę jednej ze Szwajcarek z Eweliną Kamczyk. Ewelina Kamczyk sugerowała tam, że została chyba uderzona, jednak nic tutaj sędzia nie odgwizdał. Bardzo dobre dośrodkowanie Ramony Bachmann, ale też musimy pochwalić naszą linię obrony, która bardzo czujnie, ale to dośrodkowanie na długi słupek mogło być groźne, mogło zagrozić bramce Kingi Szemik, ale tutaj czujnie w obronie Polki. Do Polski jest to oczywiście spotkanie towarzyskie, sprawdzian przed rozpoczęciem kwalifikacji do Euro, ale też pamiętamy o tym, że w dalszym ciągu toczą się te kluczowe spotkania w Lidze Narodów, między innymi spotkania barażowe, ale także spotkania finałowe, które decydować będą o tym, które z reprezentacji pojadą na turniej olimpijski. Wiemy, że w wielkim finale zmierzą się Francuzki z Hiszpankami. Francuzki jako gospodynie miały zapewniony udział w turnieju olimpijskim. Hiszpanki też już są tego pewne, ale wobec tego, że mamy Francję w finale, to mecz o trzecie miejsce pomiędzy Holandią a Niemcami również będzie miało znaczenie. Zwycięzca tego meczu również pojedzie na Igrzyska Olimpijskie do Paryża i będzie walczył o to tak naprawdę jedyne
trofeum, jeżeli chodzi o rozgrywki reprezentacyjne w tym sezonie, bo turniej olimpijski to będzie impreza tego roku w piłce kobiecej, a co później? No długo na emocje nie będziemy czekać, bo w kwietniu ruszą nam eliminacje do Euro 2025, 5 marca. Na pewno wszyscy Państwo macie zapisaną tą datę w kalendarzach, czyli losowanie grup do Euro. No i wtedy dowiemy się, na kogo trafi reprezentacja Polski. Na pewno będziemy też informować za pośrednictwem kanałów Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie będą odbywać się mecze naszych reprezentantek. Już teraz na nie zapraszamy. Liczymy na to, że licznie kibice biało-czerwonych pojawią się na trybunach, żeby dopingować nasze piłkarki w walce o ten historyczny sukces, o pierwszy awans na wielki turniej. Tak jest, już 5 marca losowanie. Oczekujemy z niecierpliwością reprezentantki Polski, na pewno również. Tymczasem po raz kolejny od tyłu Kinga Szemik, Małgorzata Mesjasz rozgrywają spokojnie Polki. A za nami już pół godziny gry, dosyć szybko minęło. Aczkolwiek bardzo klarownych sytuacji nie mieliśmy, może poza tym rzutem wolnym dla reprezentacji Szwajcarii i sytuacją Kylie Adamek, gdzie jednak faul. Tak, tak, ta sytuacja Kylie Adamek po podaniu Eweliny Kamczyk naprawdę bardzo dogodna. A co ciekawe, Kyla Adamek jest jedną z kilku powołanych zawodniczek, które aktualnie rozgrywek ligowych jeszcze nie mają. Poza tym oczywiście Wiktoria Zieniewicz, Natalia Oleszkiewicz czy Martyna Brodzik, ale także Natalia Wróbel. To są piłkarki z tych klubów, które ligi jeszcze albo nie rozpoczęły, albo nie wznowiły. Aczkolwiek przedstawicielki polskiej Orlen Ekstraligi zaczynają już w ten weekend. Już na start szykuje nam się hitowe starcie derby województwa, czyli Czarni Sosnowiec, GKS Katowice. Zachęcamy do śledzenia Orlen Ekstraligi. Do tej listy oczywiście musimy dopisać jeszcze piłkarki SMS-u Łódź, które dzisiaj na ławce rezerwowych, czyli Oliwię Domin, Klaudię Jedlińską czy Nadię Kryzyman. I oczywiście dołączamy się do zaproszenia do śledzenia rozgrywek Orlen Ekstraligi, które ruszają w najbliższy weekend. Na pewno walka o Mistrzostwo Polski, ale również o utrzymanie w tej najwyższej klasie rozgrywkowej będzie emocjonująca do końca, więc zachęcamy do śledzenia rozgrywek na naszych polskich boiskach, do śledzenia klubów, do śledzenia transmisji i do wspierania naszej ligowej piłki kobiecej, bo na pewno tych emocji w rundzie wiosennej nie zabraknie. Tak jest, szczególnie, że sporo zaskoczeń, czy może nie zaskoczeń, bo Pogoń Szczecin już dawała sygnały w poprzednim sezonie, że ma duże ambicje. Przypomnijmy, że po rundzie jesiennej to właśnie ta drużyna jest liderem Orlen Ekstraligi i ma na pewno spory apetyt na mistrzostwo. Tymczasem ponownie Szwajcaria, wycofanie do Ramony Bachmann. Ta zdążyła się obrócić i oddać strzał, ale bardzo dobrze Sylwia Matysik i Małgorzata Mesjasz w obronie. Natalia Padiabidas. Wyszła tutaj futbolówka poza linię boczną, ale z uśmiechem ten mecz rozgrywany, jak widać. Próbowała Natalia Bidas w pojedynku z Noel Maric minąć zawodniczkę Aston Villa, ale tutaj w pojedynku szybkościowym. No i też widzimy teraz, że piłka opuściła plac gry, więc wznawiają Szwajcarki, ale po ich stronie też mamy trochę niedokładności, więc piłka dla biało-czerwonych. Nie cieszyliśmy się długo z utrzymania przy piłce, bo błyskawicznie przejęły ją Szwajcarki. Będziemy mieć kolejny rzut rożny. Tym razem Sandrine Mauron wywalczyła stały fragment dla swojej reprezentacji. No i ponownie w polu karnym widzimy, czy Julię Stierli. Widzimy też oczywiście Ramonę Bachmann przy chorągiewce, która będzie dośrodkowywać. Poprzednie dośrodkowanie naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Zobaczymy, czy będzie w stanie je powtórzyć. Bachmann. I tutaj będzie okazja do strzału z dystansu. Zdecydowała się na niego, ale niecelnie, wysoko ponad bramką, więc po raz kolejny z linii 5 metra rozpocznie Kinga Szemik.
to nie był najlepszy strzał Eli Welty. Na pewno widzieliśmy, ja, zwłaszcza Państwo, którzy śledzą na co dzień rozgrywki angielskiej Superligi, widzieliśmy na pewno to nieraz, że Elia Welty potrafi lepiej uderzyć w futbolówkę. Teraz ma moment Kinga Szemik, żeby ustawić swoje koleżanki z reprezentacji. Krótkie rozegranie do Oliwii Woś. Wraca piłka w pobliżu naszego pola karnego, ale też nie podeszły wysoko Szwajcarki. Kamczyk. Jest okazja do skontrowania. Świetne podanie do Ewy Pajor. Pajor utrzymuje się przy piłce, mija bramkarkę Szwajcarek. Jeszcze tutaj chwila i tego się nie spodziewaliśmy. Chyba widziałyśmy już tę piłkę w siatce, bo Ewa Pajor przyzwyczaiła, że takie sytuacje wykorzystuje, ale chyba ciut za długo. 59 bramek w reprezentacji na swoim koncie ma w tym momencie Ewa Pajor. W poprzednim meczu ze Szwajcarią stanęła przed szansą podwyższenia tego dorobku, ale rzut karny obroniony wtedy przez bramkarkę reprezentacji Szwajcarii Elwirę Herzog, ale ta akcja biało-czerwonych na pewno mogła się bardzo podobać. Podobać też kibicom reprezentacji Szwajcarii mógł się podoba powrót ich zawodniczek, bo błyskawicznie cztery zawodniczki Pii Sundhage pojawiły się w polu karnym, blokowały Ewę Pajor, starały się uniemożliwić jej oddanie strzału, im to wyszło. 60. gol na razie pozostaje zaklęty w takim razie, ale może tym razem Natalia Padilla-Bidas schodzi lekko do środka. Ale po raz kolejny to Szwajcarki w defensywie górą. Wysoko podeszła też Dominika Grabowska, chciała zamknąć możliwość poddania reprezentacji Szwajcarii, ale teraz całą sytuację wyjaśnia arbiter, ponieważ jedna z zawodniczek reprezentacji Szwajcarii została faulowana przez Sylwię Matysik. Widzimy też, że do rozgrzewki ruszyły reprezentantki Szwajcarii. W poprzednim meczu Pia Sundhage dokonała wielu zmian, dokonała ich już w przerwie właściwie, więc możemy się też spodziewać tego dzisiaj, bo ławka rezerwowych reprezentacji Szwajcarii naprawdę liczna w porównaniu do poprzedniego meczu. Tam było tych zawodniczek nieco mniej. Dzisiaj naprawdę, jeżeli porównujemy obie ławki rezerwowych, to na tej szwajcarskiej mamy więcej piłkarek, więc na pewno Pia Sundhage zdecyduje się na wykorzystanie zmian. Przypomnijmy, że obie selekcjonerki umówiły się na 6 roszad w składzie. I ponownie korner dla Szwajcarii. Tym razem nieco inny wariant, ale kończy się tak samo, czyli strzałem zza pola karnego ponad bramkę. Tym razem już nie ma problemu ze znalezieniem piłki, bo przy wcześniejszym uderzeniu Kinga Szemik moment musiała poczekać na to, by grę wznowić. Ponownie uderzała Alena Bińc. Wydaje mi się, że tego brakuje trochę po stronie reprezentacji Polski, tych uderzeń z dystansu. Jak na razie te uderzenia Szwajcarek nie są celne, nie idą w światło bramki Kingi Szemik, ale próbują Szwajcarki uderzeń zza pola karnego. Tego brakuje mi po stronie reprezentacji Polski. No tak, bo przecież mamy zawodniczki, które uderzyć potrafią. Czy to Martyna Brodzik, co pokazywała w Ekstralidze, tymczasem Ewa Pajor, ale skuteczna interwencja golkiperki. Poradziła sobie Ewa Pajor, zdaje się, z Julią Stierli, ale później już natknęła na przeszkodę w postaci Livi Peng, ale tutaj przepchnęła się, tak jest, z Julią Stierli Ewa Pajor, ale też dobre wyjście z bramki Livi Peng skróciła pole gry naszej kapitance i pewnie złapała piłkę. I ponownie w drugą stronę boiska, ale to podanie bardzo niedokładne, za mocne, więc powtórka z rozrywki dla Kingi Szemik. No, powoli się już zbliżamy do zakończenia pierwszej części spotkania. W poprzednim meczu, tuż przed przerwą, straciliśmy już wtedy drugą bramkę. Jak na razie, tak jak powiedziałaś przed momentem, takich klarownych sytuacji na zdobycie gola pożonej ze strony, no niespecjalnie. No jakbyśmy podliczyli te dwie próby Ewy Pajor, no to nawet w tym aspekcie byśmy mogli mieć przewagę.
Jesteśmy też ciekawi, bo wiemy, czego spodziewamy się od Pili Sundhage, że tych zmian będzie dzisiaj sporo. Zobaczymy, kiedy i czy zdecyduje się na nie selekcjonerka Nina Patalon. Mówiliśmy o tym debiucie Martyny Brodzik, ale w dalszym ciągu mamy na ławce piłkarkę, która po raz pierwszy została powołana na zgrupowanie reprezentacji. Debiutu jeszcze nie ma Natalia Oleszkiewicz, ale na pewno byłoby to dla niej wartościowe doświadczenie przed powrotem do Pogoni Szczecin. Tak jest, liderka klasyfikacji strzelczyń Orlen Ekstraligi. 11 spotkań, 12 goli, więc błyszczy skutecznością napastniczka portowych. A poza nią na ławce, oprócz oczywiście Katarzyny Kiedrzynek czy Oliwii Szperkowskiej, są też Wiktoria Zieniewicz, Małgorzata Grec, czyli ta linia obrony, Natalia Wróbel, Emilia Szymczak, trójka z SMS-u Łódź, o której powiedziałaś, ale też Klaudia Jedlińska czy Klaudia Lefeld oraz Nikola Karczewska, o której również wspominałyśmy wcześniej. Dobre podanie przed momentem do Rioli Gemelli. Teraz świetnie Ewa Pajor, tam Kajla Adamek zdołała podać tę piłkę do niej. Pajor próbowała podać na środek do Adamek, ale tutaj po rykoszecie piłka trafia w ręce bramkarki. Widzimy jeszcze raz powtórkę tej sytuacji, tej akcji w wykonaniu Polek. Zobaczymy, czy realizator pokaże nam to, co się wydarzyło wcześniej, bo akcja w polu karnym naszej reprezentacji, w wykonaniu reprezentacji Szwajcarii też bardzo dobra. Ponownie brała w niej udział Riola Gemelli. Myślę, że to jedna z bardziej aktywnych piłkarek reprezentacji Szwajcarii w pierwszej części tego spotkania. Szukają jej Szwajcarki. To ona widzieliśmy ją już na prawym skrzydle, teraz widzimy ją na pozycji numer 9, ale widzimy, że szukają jej koleżanki z drużyny i taki plan na to spotkanie, takie zadania widzi przed tą zawodniczką Pia Sundhage. No i po raz kolejny oglądamy Szwajcarki w ataku pozycyjnym, ale widzimy, że mają sporo miejsca na rozgrywanie piłki. Maric dobrze zablokowała to uderzenie Małgorzata Mesjasz. Maric uderzała i po raz kolejny wybijają Polki, ale to Szwajcaria utrzymywała się przy piłce. Jeszcze tutaj czekamy, czy nic nie wydarzyło się poważnego. Ale po raz kolejny groźna sytuacja reprezentacji Szwajcarii, to wybicie z pola karnego Martyny Brodzik, zdaje się, bo to ona się teraz podnosi. Mogło nas sporo kosztować, bo wysoko podeszły Szwajcarki, szybko odebrały piłkę, ale szczęśliwie dla reprezentacji Polski, to my jesteśmy teraz w posiadaniu futbolówki, ale w dalszym ciągu Szwajcarki nie odpuszczają z wysokim pressingiem, przynosi to teraz efekt. Spojrzała Lia Welti, czy ma miejsce, aby zagrać do przodu, ale nie zdecydowała się na takie podanie, więc wycofanie do własnej linii obrony, zmiana strony i z powrotem wracamy do środka pola reprezentacji Szwajcarii. Welti. Wyżej podchodzą teraz reprezentantki Polski, żeby przejąć futbolówkę. Ale jak na razie Szwajcarki spokojnie się przy niej utrzymują. Ale już również dużo niedokładności w reprezentacji Szwajcarii dzisiaj, o czym wspominałaś wcześniej. Sporo tych podań, które nie docierają do adresatki. Na szczęście oczywiście dla Polek. Tym razem podanie nie dotarło do Nadine Riesen, ale wysoko zostają Szwajcarki. Będziemy mieć wrzut z autu, ale podopieczne Pili Sundhage też chcą przejąć piłkę gdzieś na wysokości naszego pola karnego. Teraz to im się udaje, ale jest Oliwia Woś, jest Martyna Wiankowska. Dośrodkowanie reprezentacji Szwajcarii. Wbija Kajla Adamek, oddala trochę to zagrożenie od naszej bramki, ale niedaleko. W dalszym ciągu jesteśmy gdzieś w okolicy 20-25 metra od bramki. Wierszenik. I w stronę Pajor wybita piłka.
spokojnie poczekała, aż piłka opuści boisko, kapitan reprezentacji Polski i zacznie ponownie Sylwia Matysik. Obie selekcjonerki bardzo blisko linii bocznej boiska. Z pewnością widzimy teraz podpowiedzi Niny Patalon. Widzieliśmy też przed momentem w rozgrzewce wiele reprezentantek Polski, więc możemy się spodziewać, że druga część spotkania będzie pod... Będziemy mieć zmiany w tej drugiej części spotkania po obu stronach. Przez moment problemy techniczne, ale już Ewelina Kamczyk świetnie tutaj wyłuskała tę piłkę, jeszcze do niej dojdzie. Podanie do Ewy Pajor, tam usnęła futbolówkę, ale po raz kolejny Livia Pęk. Pokazuje arbiter z Gibraltaru Ewie Pajor, że żeby się podniosła. My już spoglądamy w drugą stronę, bo błyskawiczna kontra reprezentacji Szwajcarii, jest na lewej stronie Ramona Bachmann. Welti. Wróciły też Polki. I dwa razy skiksowały Szwajcarki w tej akcji. Na szczęście dla biało-czerwonych już za moment ostatnia minuta tej pierwszej odsłony. Na pewno dużo lepsza, dużo bardziej wyrównana niż w meczu piątkowym, o czym oczywiście najlepiej świadczy wynik, bo wciąż bez bramek. Widzimy jeszcze raz powtórkę sytuacji dośrodkowania Eweliny Kamczyk, ale też błyskawicznie od razu przenieśliśmy się pod bramkę naszej reprezentacji. Znowu podanie do Dorioli Dżemeili. Tutaj będziemy mieć faul dla reprezentacji Polski, naciskana Dominika Grabowska przez Ramonę Bachmann. Nie spodziewamy się zbyt wielu doliczonego czasu gry, chociaż mieliśmy ten moment na udzielenie pomocy medycznej bramkarce reprezentacji Szwajcarii. I Ewelinie Kamczyk. Tak. Więc 2-3 minuty do tej pierwszej części spotkania mogą zostać doliczone. Na pewno zaraz przekonamy się, o ile dłużej będziemy grać na Marbella Football Center w pierwszej połowie. Ewa Pajor, ale po raz kolejny dosyć osamotniona z przedboiska i jednak 0 minut doliczonych, bo sędzia gwiżdże po raz ostatni w pierwszej połowie. Przed nami 15 minut przerwy, a jak ty byś, Weronika, oceniła te 45 minut w wykonaniu Polek? Myślę, że w porównaniu do tego piątkowego meczu wyciągnęliśmy wniosków całkiem sporo. Widzimy dzisiaj dwie równe reprezentacje na placu gry. Widzieliśmy wynik przede wszystkim z ostatniego meczu 1-4. Teraz mamy 0-0. Reprezentacja Polski stwarza sobie szansę. Ewa Pajor bardzo aktywna z przodu, ale też Ewelina Kamczyk, która ją wspiera. Mieliśmy też tą sytuację Kylie Adamek, więc Polki miały szansę na zdobycie bramki. Brakuje nam tej kropki nad i. No i liczymy, że ta kropka zostanie postawiona w drugiej połowie. Tak jest. Ewa Pajor powiedziała, że trzeba wyciągnąć wnioski. Powiedziała to po meczu piątkowym. Jak widać, biało-czerwone dobrze to uskuteczniają, a my słyszymy się ponownie z Państwem za 15 minut. Thank you.
Sì, tu è chiaro. Era all'estero. No, questo mi ha detto. Sì, volevo dire, però arriva.
drugiego. Diagonal PSV show. Okay, für die letzten zwei Minuten macht 1-2 Richtung Wechsel, Tempowechsel. No, mi Natalia es española, pero tiene nacionalidad polaca por su madre. I witamy się z Państwem ponownie. Za moment rozpoczniemy drugą połowę meczu Szwajcaria-Polska w Marbei. Drugie spotkanie towarzyskie do przerwy 0-0 bez bramek, aczkolwiek z kilkoma dobrymi sytuacjami, szczególnie dla reprezentacji Polski. Ewa Pajor od środka. W przerwie na pewno mieliśmy jedną zmianę w reprezentacji Polski przy linii boiska. Widzieliśmy bodajże Klaudię Jedlińską, ale za moment otrzymamy potwierdzenie tych zmian. Były też zmiany w reprezentacji Szwajcarii, co udało nam się zanotować, to, że
pojawiły się, ale o tym może za moment, bo przed dobrą szansą stanęła właśnie Ramona Bachmann, ale trochę ta piłka jej odskoczyła, więc Kinga Szemik nie miała problemów ze złapaniem futbolówki, szybko wznawiają Polki. Zobaczyłyśmy, że z numerem 14 na placu gry pojawiła się też Smila Valotto i Lila Egli. Zobaczymy, czy udało nam się wyłapać wszystkie zmiany. Na pewno realizator za moment nam wszystko pokaże. Widzimy, z numerem 26 jest Lila Egli, jest z numerem 14 Smila Valotto. No i czekamy na potwierdzenie, czy jeszcze ktoś został w przerwie zmieniony. Wydaje się, że w reprezentacji Polski Klaudia Jedlińska mogła zmienić Kajla Adamek, bo jak widzimy i Natalia Padilla-Bidas, nie, Kajla Adamek, nie ma jej na boisku, więc za Kajla Adamek Klaudia Jedlińska, zawodniczka Dijon. Sylwia Matysik z rzutu z linii bocznej boiska. Ewa Pajor, Kamczyk. Bardzo dobre wydawało się podanie, jednak ta piłka zmieniła nieco tor lotu. Padilla-Bidas. Wycofanie do Wiankowskiej. Ta ponownie do Bidas. Ale niestety piłkarka z 1 FC Köln nie dojdzie do tej futbolówki. Było przed chwilą potwierdzenie zmiany w barwach reprezentacji Szwajcarii. Plac gry opuściła Riola Gemelli. Bardzo aktywna piłkarka w pierwszej części spotkania. Jeszcze zmiana, której nie wyłapałyśmy, czyli Luana Büller opuściła boisko. W jej miejsce pojawiła się Viola Caligari, z którą oglądaliśmy w pierwszym meczu. I zmiana numer 3, Lila Egli weszła na boisko, a plac gry po pierwszej połowie opuściła Seraina Piubel. Ona z kolei nie była zbyt aktywna w pierwszej części spotkania, więc na taką zmianę zdecydowała się nam Pia Sundhage. Dominika Grabowska ustawia razem z Eweliną Kamczyk piłkę. Sygnalizuje też koleżankom, co to będzie za zagranie. My za moment się o tym przekonamy. Dalekie dośrodkowanie, ale ciut za głębokie, bo spokojnie radzi sobie z nim Livia Pęk, ale tam było jakieś zderzenie. Trzyma się za głowę Martyna Wiankowska, trzyma się za głowę Julia Stirli. Ucierpiały dwie zawodniczki. Zaraz zobaczymy, być może dostaniemy powtórkę od realizatora, co wydarzyło się w polu karnym i dokładnie jak na zawołanie. No nieprzyjemne musiało to być dla obu piłkarek. No widzimy też w rozgrzewce kolejne zawodniczki, które być może za moment również pojawią się na placu gry. Podniosła nam się już reprezentantka Szwajcarii Julia Stirli. Widzimy, że rozgrzewa się Wiktoria Zieniewicz, bo nie podnosi nam się z boiska Martyna Wiankowska. A Wiktoria Zieniewicz ma za sobą bardzo udane mecze Dywizji B jeszcze Ligi Narodów w duecie z Oliwią Woś na środku obrony. Tak jak komentowałyśmy mecz Ukraina-Polska, rozumieją się na boisku świetnie. Jakby grały zdecydowanie dłużej razem niż faktycznie grają. Tak, Nina Patalon wobec problemów zdrowotnych w kadrze w linii obrony musiała szukać nowych rozwiązań, a tu jeszcze raz widzimy powtórkę tej sytuacji. Musiała szukać selekcjonerka nowych rozwiązań i wyszło na to, że te rozwiązania były naprawdę całkiem niezłe, bo duet Zieniewicz-Woś spisywał się naprawdę bardzo dobrze. No, ucierpiała nam Martyna Wiankowska, przedłuża nam się przerwa w grze. Miejmy nadzieję, że nasza piłkarka będzie w stanie kontynuować ten mecz. Na pewno za moment się o tym przekonamy. Loki, żyj, coś się dzieje, czy nie?
A propos linii obrony, tak jak mówiłyśmy, do gry wróciła już Małgorzata Mesjasz. Z tego podstawowego duetu środkowych defensorek czekamy jeszcze na Paulinę Dudek. Oczywiście pozdrawiamy i życzymy, by ten powrót jak najszybciej nadszedł. Martyna Wiankowska wróci na plac gry. Tak się przynajmniej wydaje, bo była gotowa do wejścia, więc jak na razie bez drugiej zmiany w reprezentacji Polski. Czekają nam obie zawodniczki oznaczone numerem 2. Na razie gramy 10 na 10. Próbowały Szwajcarki znaleźć jakieś bardziej takie niekonwencjonalne podanie, ale zabrakło chyba trochę umiejętności technicznych. Piłka dla Polek. Jakiś problem przy linii bocznej. Mamy już na placu gry i Julię Stirli, i mamy również Martynę Wiankowską. I właśnie Wiankowska będzie wznawiać akcję zza linii bocznej. No, tym razem bardzo ciekawa akcja Szwajcarek. Ale przerywa to Ewelina Kamczyk. Dobry powrót naszej dzisiejszej dziesiątki. Nie zdąży do tej piłki żadna z Polek. Dużo miejsca w szeregach reprezentacji Szwajcarii. Była po prawej stronie niepilnowana na Dean Riesen, pokazywała się, ale zdecydowały Szwajcarki, że ta akcja będzie kontynuowana lewą stroną boiska. I od bramki zacznie Kinga Szenik. Próbowała naciskać ta, która pojawiła się przed momentem na boisku, czyli Lila Egli, ale była też tam inna ze Szwajcarek, czyli Sandrine Mauron, która też w pierwszej części zaznaczyła nam swoją obecność na boisku, też podłączała się wielokrotnie ofensywnie. No, widzimy w rozgrzewce, jest też Natalia Oleszkiewicz, którą już w pierwszej części spotkania trochę wywoływałyśmy, że liczymy na ten debiut. Patrząc po rozgrzewce, być może taki plan na to spotkanie ma też selekcjonerka Nina Patalon. Widzieliśmy w mediach społecznościowych, że piłkarki Pogoni Szczecin oglądają dzisiejsze spotkanie. Pozdrawiamy, no i trzymamy kciuki za ten drugi debiut, bo na pewno dla tego klubu będzie to bardzo ważne wydarzenie. Tak jest, dopingowały się już na etapie powołań. Wiele gratulacji od jednych zawodniczek Pogoni Szczecin dla drugich. No nie ma co się dziwić, jak się jest liderem, to trzeba być prawdziwą drużyną. Tymczasem Szwajcaria wybroniła to Kinga Szemik i wyprowadza piłkę Natalia Padilla-Bidas do Ewy Pajor. Na szczęście nie było tam żadnej ze Szwajcarek na długim słupku, która mogłaby zamknąć akcję. Wyszły z tego Polki, ale na moment strata Ewy Pajor. Są Szwajcarki na prawą stronę do Nadine Riesen. Riesen będzie szukała podania w polu karnym, ale teraz nie zrozumiały się Szwajcarki. Odwracamy się w drugą stronę, ale żadna z Polek nie była poza Natalią Padilla-Bidas ustawiona wysoko, żeby móc przejąć piłkę i spróbować zagrozić bramce reprezentacji Szwajcarii. Oglądamy jeszcze raz akcję Szwajcarek. Dobrze nogami Kinga Szemik, no i tak jak już mówiłyśmy, dobrze, że nikogo nie było na tym dłuższym słupku, żeby zamknąć akcję, bo wtedy mielibyśmy naprawdę duży problem. Welti. Czeka już sztab reprezentacji Polski. Ponownie tutaj gdzieś noga uciekła Ewelinie Kamczyk. W pierwszej części spotkania widzieliśmy dwukrotnie, była udzielona jej pomoc medyczna, ale może o tym za moment. Ponownie Nadine Riesen. Nie dała tutaj przejść się Martyna Wiankowska. Wybiła tę piłkę na rzut rożny. Pokazuje nam realizator Ewelinę
Kamczyk. Zdaje się, że tutaj nie ma mowy o żadnych problemach zdrowotnych naszej zawodniczki. Jest w pełni gotowa do gry. Zobaczymy, jak teraz Polki będą broniły się przy tym stałym fragmencie reprezentacji Szwajcarii. Wybijają biało-czerwone, ale to Szwajcaria ponownie przy piłce. Kinga Szenik tutaj nie złapała futbolówki, ale na nasze szczęście gwizdek sędziego i polska bramkarka rozpocznie z 5 metra. Teraz strata Martyny Brodzik, ale wróciła za piłką i zaprowadziła chociaż na chwilę spokój w polu karnym biało-czerwonych. Szybka reakcja Martyny Brodzik, ale w dalszym ciągu Szwajcarki, a teraz widzimy, że rzeczywiście tutaj na pozycji spalonej mieliśmy grającą z numerem 18 Violę Caligaris, jeżeli dobrze widzieliśmy w tej powtórce. Cały czas nie wychodzimy z pola karnego, z połowy reprezentacji Polski. Najdalej wysuniętą zawodniczką jest oczywiście Ewa Pajor, ale te podania nie docierają w okolice linii środkowej, żeby nasza napastniczka mogła kreować akcję ofensywną. Cały czas jesteśmy po stronie reprezentacji Polski. Piłka wraca też pod nogi Kingi Szemik, ale Szwajcarki tym razem odpuszczają wysoki pressing, zatrzymały się w środku boiska i zostawiają Polkom trochę miejsca na rozpoczęcie ataku pozycyjnego. Ewa Pajor walczyła tutaj o piłkę, ale to ponownie Szwajcarki budują atak pozycyjny. A my nadal nie mieliśmy potwierdzenia tej zmiany i zastanawiałyśmy się, w reprezentacji Polski oczywiście, zastanawiałyśmy się, czy to Klaudia Jedlińska, czy może Nadia Kryzyman, ale czekamy, może realizator przybliży nam. Tymczasem Natalia Padiabidas dobiega do futbolówki, ale dobry powrót, jednak nadal Padia przy piłce. Nie przejęła piłki Ewelina Kamczyk, ale wysoko zostaje nasza zawodniczka. Przypilnowała piłkę jednak Lia Welti, spojrzała, gdzie może rozprowadzić akcję. To jest to doświadczenie zawodniczki Arsenalu. Znowu piłka pod nogami kanonierek. Trochę to podanie było zbyt lekkie, ale nie zdążyły przejąć Polki. Wracają nasze reprezentantki do środka pola i teraz to one zostawiają miejsce Szwajcarkom na atak pozycyjny. Jest Ramona Bachmann. Dominika Grabowska po raz kolejny cofnęła się. Długa piłka, ale taka niczyja, więc Szwajcarki od dołu. No, w drugiej części spotkania możemy śmiało powiedzieć, że to Szwajcarki są drużyną lepszą, która naciska i szuka zdobycia bramki. Na razie Livia Pęk bezrobotna w bramce reprezentacji Szwajcarii, za to nasza linia obrony z widzianą przed momentem interweniującą Sylwią Matysik ma naprawdę dużo pracy. Ponownie Matysik wybija poza linię boczną boiska. I ponownie, ale nie była w stanie oddalić tego zagrożenia daleko. Cały czas jesteśmy gdzieś na wysokości naszego pola karnego. Jest też Noel Maric, która będzie za moment wznawiać grę. Jest Lia Welti, do której można zagrać piłkę. Jest też z numerem 25 w środku pola inna ze Szwajcarek. I nadal Szwajcarki utrzymują się przy piłce. Rzeczywiście pora na zmianę strony, bo dużo się działo. Być może tutaj spróbują przyspieszyć grę. Tak się dzieje na prawą stronę centra, ale Martyna Brodzik skutecznie wybija piłkę za linię końcową.
w pierwszej części boiska, w pierwszej części tego spotkania na boisku chwaliliśmy Riolę Gemayli za jej podłączenia do przodu. Teraz możemy pochwalić za to Nadine Rizen, która na prawej stronie boiska bardzo, bardzo męczy nasze piłkarki. To ona wywalczyła przed momentem ten rzut rożny. Jest już ustawiona Lia Velti, jest Ramona Bachmann, ale to chyba będzie dłuższe zagranie w pole karne Velti. Jest szansa teraz na wyjście z kontrą dla reprezentantek Polski, ale niecelne to podanie Dominiki Grabowskiej do Natalii Padilla. Pajor. Faulowana wydawało się, ale sędzia puszcza grę, bo do piłki dobiega Padilla. No być może w tamtej sytuacji lepiej było odgwizdać faul i będziemy mieć zmianę w obu reprezentacjach. Jest Kumba Sow. W reprezentacji Polski pojawił się Natalia Wróbel. Boisko opuszcza Ewelina Kamczyk. Słyszeliśmy też z ławki jakieś wezwanie do Natalii Padilla-Bidas. Zaraz dowiemy się, czy to ona opuści plac gry, czy to będzie jakaś zmiana w ustawieniu. Martyna Brodzik opuszcza boisko, a melduje się na nim Oliwia Domin, czyli młoda piłkarka UKS SMS Łódź. Po stronie reprezentacji Szwajcarii na boisku na pewno pojawi nam się Anna Maria Cnogorcewicz. Tak, teraz mamy sygnalizację tej zmiany. Plac gry opuszcza Sandrin Mauron. No i potwierdzenie drugiej zmiany. Noel Maric zakończyła już swój udział w tym spotkaniu, a na boisku zameldowała nam się Kumba Sow. Teraz wyżej podchodzą Polki. Natalia Padilla-Bidas przejęła futbolówkę. Próbowała tutaj Ewa Pajor zagrywać do Natalii Wróbel, ale jej uderzenie już zablokowane. Ostatnio w piątkowym meczu Natalia Wróbel miała całkiem udane wejście. Wtedy nieco później zameldowała się na murawie, ale widzieliśmy tę chęć do gry. Dzisiaj powinno być podobnie, szczególnie, że wynik jest znacznie lepszy. Są szanse tutaj, by rezultat był całkowicie korzystny. Jedynie skuteczność do poprawy. Dawno nie byliśmy na połowie reprezentacji Szwajcarii. Teraz Polki mają ten moment, ale podchodzą wysoko Szwajcarki, odzyskują piłkę. No i teraz kontra Helwetek. Bardzo dobre podanie na lewą stronę boiska. Jest szansa na wycofanie do Bachmann, ale ta nie uderzyła z pierwszej piłki. Ta jej odskoczyła i radzą sobie z tym podopieczne Niny Patalon. Bardzo dobra współpraca w linii obrony naszych piłkarek. Ta kontra Szwajcarek zapowiadała się naprawdę dobrze, ale czujnie w obronie Polki. Cnogorce bić. Zmieniają stronę Szwajcarki. Ale też wysoko podeszły reprezentantki Polski, więc z powrotem piłka wraca do linii obrony reprezentacji Szwajcarii. Valotto. I wybija Małgorzata Mesjasz. Ewa Pajor próbowała tutaj przelobować rywalkę. Będziemy mieć wrzut z autu. Oddała piłkę Ewa Pajor. Tutaj jeszcze jakieś podpowiedzi od Niny Patalon przy linii bocznej boiska. Zaraz będziemy mieć wznowienie gry. Świetnie tutaj poradziła sobie, przejęła tę futbolówkę jedna z polskich reprezentantek. I to jest jednak chyba Nadia Kryzyman, jak się nie mylę, bo numer 18 na plecach, więc to ona zastąpiła Kajla Adamek w przerwie, a nie Klaudia Jedlińska.
reprezentantki Polski. Próbowała dośrodkować Dominika Grabowska, jednak jest piłka pod nogami bramkarki reprezentacji Szwajcarii. Na pewno Polki liczyły, że to sytuacja zostanie sfinalizowana troszeczkę inaczej, ale znowu widzimy ten obrazek, który był nam znany z pierwszej części tego spotkania, czyli bardzo wysoko Ewa Pajor biegająca w pressingu, próbująca przejąć wysoko piłkę, ale wychodzą też z tego Szwajcarki i mają bardzo dużo miejsca na prawej stronie. Decydują się jednak na zagranie do środka pola. Kryzyman. Wysoki pressing teraz w wykonaniu reprezentacji Szwajcarii. Radzą sobie z tym na szczęście reprezentantki Polski. Widas przepuściła ładnie tutaj piłkę, przejęła ją Wróbel. Ale już mocno, mocno blokowana. Udało się Szwajcarkom spowolnić tę akcję. Chwalona teraz przez swoje koleżanki Alena Binc, ale też od razu podpowiedziały jej, do którego numeru ma udać się skryciem. Słyszałyśmy, że to jest numer 10, czyli Natalia Wróbel tutaj musi pilnować swoje piłkarki. Alena Binc, bo Natalia Wróbel po wejściu na boisku bardzo aktywna, bardzo szybko chce zaznaczyć swoją obecność na placu gry. Tak jest, taka sama postawa jak w piątkowym starciu obu drużyn. Sygnalizuje dobrą formę jeszcze w trakcie okresu przygotowawczego jej brędby. Woś. Wyżej podeszła, wyprowadziła tę piłkę Małgorzata Mesjasz, ale tutaj Sylwia Matysik nie miała możliwości przebić się dalej. 5 zmian w składzie reprezentacji Szwajcarii, 4 po stronie reprezentacji Polski. Przypominamy, że obie trenerki umówiły się na 6 roszad w składzie, więc jeszcze mają do wykorzystania zmiany po obu stronach obie selekcjonerki. Córnogorcywicz, wznowienie z linii bocznej. Dominika Grabowska, ale tutaj nieporozumienie z Natalią Wróbel. Wysoko Ewa Pajor. Długie zagranie w pole karne reprezentacji Polski. Próbowała dojść do tego podania Kumbasowa, ale też dobrze wyszła z bramki Kinga Szemik. Przeczytała teraz to podanie Martyny Wiankowskiej, jedna ze Szwajcarek, ale nabita nasza zawodniczka, więc szczęśliwie piłka wraca pod nogi naszej reprezentacji. Pokazuje rękami Kinga Szemik, gdzie będzie grała, jak mają się ustawić jej koleżanki z zespołu. I wracamy na prawą stronę pod nogi Sylwii Matysik, która szukała długim podaniem Ewy Pajor. Przeczytały teraz plany reprezentacji Polski Szwajcarki. I ponownie w ataku pozycyjnym Helwetki. Kilka przebłysków w tej drugiej części meczu po stronie reprezentacji Polski mieliśmy, ale zdecydowanie częściej mamy takie widoki jak przed momentem, czyli pod bramką Kingi Szemik, gdzieś wznowienia za linii bocznej przez Szwajcarki jest Nadine Riesen, która zmieniła stronę, bo oglądaliśmy ją po prawej stronie boiska, teraz nie będzie miała z nią łatwo inna strona ustawienia naszej reprezentacji, a konkretnie Nadia Kryzyman, która przed momentem w starciu z Riesen. Pojedynek Nadii swego rodzaju.
dobrze teraz pokazała się do gry Viola Caligaris. I widzimy, że cztery rezerwowe reprezentacji Polski w rozgrzewce nadal. Więc możemy spodziewać się jeszcze zmian. No, 70. minuta tego meczu, jeszcze 20 minut przed nami. Klaudia Lefeld, Wiktoria Zieniewicz bodajże. Więc być może któraś z tych zawodniczek zamelduje się niebawem na murawie. Kryzyman. Wycofanie do Matysik. Dużo miejsca na tym wyszeniu, bo Szwajcarki odpuściły wysoki pressing w tej akcji, ale też jak zaczęły podchodzić, to trochę nerwowo się zrobiło w szeregach naszej reprezentacji. Świetne teraz podanie Padii Bidas na drugą stronę. Kryzyman. Major zostawiła tutaj, odskoczyła jej piłka, doszła do niej Padia, ale spróbuje strzału z dystansu. Natalia Fugel? Nie jestem pewna. Za moment pewnie otrzymamy powtórkę i dowiemy się, czy to faktycznie Natalia Fugel uderzała. Całkiem niezły strzał, ale chyba za lekki. Słyszymy, że na trybunach w Hiszpanii, w Marbella Football Center, mamy polskich kibiców. Doping przed chwilą z trybun powędrował słowa wsparcia w kierunku naszych reprezentantek. W myśl powiedzenia jesteśmy tam, gdzie nasza reprezentacja gra. W Hiszpanii mamy dzisiaj też przedstawicieli naszych kibiców. Tak jak wspominałyśmy w pierwszej połowie, 5 marca czeka nas losowanie kwalifikacji do Euro 2025. Wtedy dowiemy się, z jakimi drużynami zmierzą się Polki w walce o awans, o pierwszy historyczny awans na wielki turniej. I też zachęcałyśmy do tego, żeby śledzić losy naszej reprezentacji nie tylko przed ekranami, ale też przede wszystkim na stadionach. Zbliża się wiosna, będzie piękna pogoda do kibicowania, więc zachęcamy do śledzenia kanałów Polskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie będą pojawiały się informacje o lokalizacjach meczów naszych reprezentantek. Oczywiście też 5 marca dowiemy się, przeciwko komu zagramy, i potem przyjdzie nam tylko trzymać mocno kciuki i dopingować nasze piłkarki, być tym 12 zawodnikiem i nieść się do cennych punktów, do cennych zwycięstw. A na pewno blisko na to spotkanie miała rodzina Natalii Padii-Bidas. I teraz mamy tutaj piłkę w siatce reprezentacji Polski. Spore nieporozumienie po rzucie rożnym, ale ten gol uznany nie będzie. Czy będzie? Wydawało się, że zasłonięta tutaj Kinga Szemik. I rozpoczęły Polki od bramki, więc nadal 0-0. Naciskana była w tej sytuacji Kinga Szemik, niezbyt wiele widziała. Po raz kolejny Alena Binc, jak nie po prawej stronie, jak nie po lewej stronie, to wysoko ustawiona. To też jedna z tych bardziej aktywnych piłkarek, które po tym meczu Pia Sundhage może przy tym nazwisku postawić taki delikatny plusik. Świetne teraz podanie do Ewy Pajor. Pajor. I broni to ten strzał bramkarka reprezentacji Szwajcarii. Było bardzo blisko. Kolejna świetna sytuacja Ewy Pajor. W tej, wydaje się, największe szanse miałaby trafić do siatki. Myślę, że to była najlepsza szansa reprezentacji Polski w tym meczu. Błyskawicznie do Ewy Pajor podbiegła Natalia Wrubel, żeby ją podnieść, wesprzeć. Zaczarowana jest ta bramka przed 60. trafieniem Ewy Pajor. Może ma paść w meczu o stawkę po prostu, a nie w towarzyskim. Jeżeli tak ma być, to oczywiście nie mamy nic przeciwko takiej sytuacji. Zobaczymy, jak teraz Polki rozegrają ten rzut rożny. Ewa by się pewnie nie obraziła, jakby to było przeciwko Niemkom w Lidze Narodów. Mamy bramkę dla reprezentacji Polski. Świetnie rozegrany ten rzut rożny. Cieszą się biało-czerwone, bo w
75 minucie wychodzimy na prowadzenie w meczu towarzyskim ze Szwajcarią. I zdaje się, że piłkarką, która wpisała się na listę strzelczyń, jest właśnie Ewa Pajor. Oczywiście wiemy, że na pewno ma przygotowane bardzo dużo różnych świetnych zagrań i miejmy nadzieję bramek w spotkaniach z rywalami Martyna w Lidze Wiankowska Narodów, jednak... a jednak to będzie Martyna Wiankowska, tak nam podpowiada realizator, ale na pewno poczekamy na powtórkę, żeby się upewnić. Widzimy tutaj zgranie piłki przez Ewę Pajor, czyli nie, to nie była Ewa Pajor zgrywająca. Ewa Pajor tutaj bliżej długiego słupka i rzeczywiście to Martyna Wiankowska wpisała nam się na listę strzelczyń, dołożyła nogę, pokonała Liwię Pęk i co najważniejsze otworzyła nam wynik w tym meczu. Polki prowadzą od 76 minuty 1-0, ale przenosimy się pod bramkę Kingi Szemik. Tak jest, wydawało się, że to Szwajcaria dominowała w tej połowie, na pewno jeśli chodzi o posiadanie piłki, ale swoich szans nie wykorzystywała, te, jak wiadomo, się mszczą i zemściły się na kwadrans przed końcowym gwizdkiem. Teraz kluczowe, by to prowadzenie utrzymać, a do wejścia na boisko szykuje się Klaudia Lefeld. Ona to piątkowe spotkanie ze Szwajcarkami rozpoczynała w pierwszym składzie. Na co dzień zresztą gra również w Szwajcarii, w klubie z Zurychu, więc będzie miała szansę tutaj sprawdzić się po raz kolejny. Pajor. Świetnie, Ewa Pajor sobie tutaj radzi. Natalia Brubel i Natalia Padiawidas podchodzą w pole karne. Pajor i boczna siatka, niestety. Nadal zaczarowana dla Ewy Pajor. Podniosła ręce Ewa Pajor w geście przeprosin, bo biegła i Natalia Wróbel, która ustawiała się w polu karnym, czekała na to podanie. Świetny zwód Ewy Pajor w polu karnym. Pokonała linię obrony Szwajcarek i zdawało się, że w tej sytuacji zdecyduje się jednak na podanie do którejś z reprezentantek Polski, bo do oddania tego strzału miała dość spory kąt, ale świetnie nabiegała Dominika Grabowska, była tam też Natalia Padilla-Bidas. No ale spróbowała po raz kolejny w tym meczu Ewa Pajor, ale w dalszym ciągu jej dorobek reprezentacyjnych trafień wynosi 59 i tak jak powiedziałaś, liczymy, że to trafienie numer 60 wpadnie w spotkaniu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy przeciwko mocnym przeciwniczkom. No i nie mamy nic przeciwko temu, żeby były to akurat Niemki, czyli wymarzone rywalki dla Ewy Pajor, bo tak powiedziała w pomeczowym wywiadzie z portalem Łączy Nas Piłka. Tak jest, Klaudia Lefeld, jak widzieliśmy przed momentem, jest już gotowa do wejścia. Masz typ, kogo może zastąpić zawodniczka Grasshopper Zurych? No zaraz na pewno się o tym przekonamy. Przekonamy się o tym jeszcze, jak będzie wyglądała ostatnia zmiana w barwach reprezentacji Szwajcarii. Z numerem 27 na boisku pojawi nam się Lia Kamber. Plac gry opuszcza z 25 Alena Binz. Na pewno możemy ją pochwalić za występ w tym spotkaniu, bo bardzo, bardzo aktywna, naciskała Kingę Szemik, zaznaczyła swój występ w linii ofensywnej swojej drużyny, więc na pewno lekki plusik przy jej nazwisku. Pia Sundhage jak najbardziej może postawić. Czy Klaudię Lefeld już mamy na boisku? Nie, jeszcze ta zmiana nie w tej przerwie, być może teraz, bo piłka poza linią końcową będzie wznawiać od bramki Kinga Szemik. I tak, już mamy tutaj sygnalizację tej zmiany. Martyna Wiankowska, a więc strzelczyni, jednak nie. Natalia Padiawidas opuszcza murawę i Klaudia Lefeld melduje się na boisku. Trochę zmylił nas realizator tą podpowiedzią, ale tutaj mamy kolejną zmianę w barwach reprezentacji Polski. Jeżeli dobrze liczymy, to czwartą jeszcze zmianę. Jeszcze dwie może wykorzystać nam selekcjonerka Nina Patalon, ale jeżeli chodzi o Pię Sundhage, to wykorzystała komplet zmian w tym meczu. Bachmann, bardzo dobre podanie, ale pewnie Kinga Szemik dzisiaj potwierdza też tę dobrą formę.
No jeżeli chodzi o pozycję bramkarki, to na pewno pozytywny ból głowy sztabu reprezentacji Polski, bo i Kinga Szemik, i Katarzyna Kiedrzynek, tak jak mówiła Nina Patalon, to dwie równorzędne bramkarki. Przede wszystkim cały czas są w grze, bo w swoich klubach grają regularnie, są ważnymi postaciami również w reprezentacji Polski i życzymy oczywiście, żeby na każdej pozycji nasza selekcjonerka miała tak pozytywny ból głowy. I co ciekawe, wszystkie trzy powołane bramkarki, tak jak mówiłyśmy, z Ligi Francuskiej. Dwa razy PSG, raz raz z Stadrem, więc też widać, że Francja to dobry rozwój dla Polek na tej pozycji. Pośliznęła się teraz Natalia Wróbel. Jaka szkoda, bo gdyby dotarła do niej piłka, to po raz kolejny moglibyśmy zagrozić bramkarce reprezentacji Szwajcarii Livi Peng. Francja jest dosyć popularnym kierunkiem, jeżeli chodzi o nasze reprezentantki. To okno transferowe praktycznie mamy przejścia do Ligi Francuskiej, ale jest to jedna z najmocniejszych lig w Europie. No i cieszymy się, że nasze reprezentantki zdobywają tam doświadczenie. Dobre wejście też Nadii Kryzyman dzisiaj na boisko. Rozruszała prawą stronę kilka ataków, ale także dobrze w defensywie się sprawdza piłkarka SMS Łódź. Teraz akurat faulowała Nadine Riesen i wznawiać będą Szwajcarki, ale z tego miejsca na pewno nie mogą zagrozić reprezentacji Polski. Długie wybicie w kierunku środka pola, ale nie było tam żadnej z reprezentantek Szwajcarii. Spokojnie Polki odebrały piłkę, ale też tutaj zabrakło trochę dokładności w przyjęciu u Nadii Kryzyman, więc będziemy spoglądać w drugą stronę, jak Szwajcaria kontynuuje akcję. Teraz długie podanie. Wysoko wyszła Livia Peng. Nie pozwoliła tutaj Ewie Pajor przejąć futbolówki. Felti. Ładnie pograły teraz Szwajcarki. Kończy się to dośrodkowaniem. Na szczęście dla biało-czerwonych nieco przeciągniętym. I będziemy mieć wrzut z autu. Szukała Crnogorcewicz tym podaniem, zdaje się, Lili Egli, która była ustawiona najbliżej bramki Kingi Szemik. Tak jest. No, gdyby te 2-3 kroki do tyłu zrobiła Szwajcarka, to prawdopodobnie to podanie by do niej dotarło. Zostajemy na wysokości pola karnego reprezentacji Polski. Dalekie wybicie Sylwii Matysik. Lefeld do Kryzyman. Ta próbowała minąć, tak jak w jednej z poprzednich akcji, rywalkę, ale to się tym razem nie udało. Słyszymy, jak pokrzykują sobie biało-czerwone, by się nieco cofnąć i ustawić tę linię defensywną. Udało się Szwajcarkom uwolnić z podkrycia reprezentantek Polski, ale nie na długo, bo teraz dużo walki w tej bocznej części boiska. Zwycięsko z niej Szwajcarki, Nadine Riesen, ale też bardzo czujnie reprezentacja Polski. Ucierpiała nam jedna ze Szwajcarek w polu karnym, leży, nie podnosi się. No i mamy teraz gwizdek arbitra, który przerywa grę. Chyba też podniosła nam się Lila Egli, która teraz na naszych ekranach kulejąca. Będziemy mieć faul dla reprezentacji Szwajcarii. Przy piłce już ustawiona Ramona Bachmann. Bachmann. Głębokie dośrodkowanie piąstkowała Kinga Szemik, ale nadal Szwajcarki przy piłce. Ewa Pajor próbuje tutaj zażegnać zagrożenie, ale Bachmann wyłuskała futbolówkę spod jej nóg i będzie rzut rożny dla Helwetek.
Na pewno potrzebowały Szwajcarki takiego momentu, bo był bardzo dobre kilkanaście minut w wykonaniu reprezentacji Polski, przypieczętowane golem Martyny Wiankowskiej, ale teraz skupiamy się na obronie własnej bramki. Jest Ramona Bachmann, jest dośrodkowanie w pole karne. I jest Ewa Pajor, która wybija piłkę głową. W dalszym ciągu jesteśmy w polu karnym reprezentacji Polski, ale był też gwizdek arbitra. Wciąż w rozgrzewce cztery polskie kadrowiczki. Dwie zmiany pozostały Ninie Patalon. Czy i na kogo się zdecyduje, pozostaje już niewiele czasu, bo 86. minuta się już zaczęła. Martyna Wiankowska pędzi lewą stroną boiska. Natalia Wróbel się tutaj pokazywała jej do podania, ale popularna Wianek się na to zagranie nie zdecydowała. W konsekwencji to Szwajcaria ponownie w ataku. Zbyt wielu przerw nie mieliśmy w drugiej części spotkania. Oczywiście poza zmianami, których łącznie było 10 w obu zespołach, więc no, tym razem możemy się jednak spodziewać tych 3 minut doliczonych, chociaż w pierwszej części też się tego spodziewałyśmy, ale arbiter z Gibraltaru nie zdecydował się, żeby coś doliczyć do pierwszych regulaminowych 45 minut. Zobaczymy, jak będzie teraz, bo na naszych ekranach rozpoczyna się właśnie za moment 87. minuta tego meczu. Tym razem sygnalizacja, żeby wyjść jak najwyżej, złapać gdzieś reprezentantki Szwajcarii na pozycji spalonej, ale Polki zostają jednak w obniżonym pressingu. 1-0 z reprezentacją, która przecież na ubiegłorocznym mundialu doszła do 1-8, gdzie przegrała przecież z mistrzeniami świata Hiszpankami. To całkiem dobry rezultat w tym ostatnim teście przed meczami o punkty. Na pewno nastroje w naszej reprezentacji, w naszym sztabie będą o wiele lepsze niż po tym spotkaniu piątkowym. Na pewno zachęcamy Państwa do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie będą pojawiały się pomeczowe relacje wraz z wypowiedziami naszych reprezentantów, którzy są teraz w Marbei. Jeżeli to spotkanie skończy się naszym zwycięstwem, to myślę, że to będzie taki pozytywny znak przed tym, co czeka nas w kwietniu. Tak jest. Można powiedzieć, że Polska i Szwajcaria powędrowały w różne strony, bo biało-czerwone do dywizji A Ligi Narodów awansowały, Szwajcarki z niej spadły, aczkolwiek udział w Euro i tak mają zapewniony, ponieważ to właśnie w tym kraju Mistrzostwa Europy się odbędą. Trudna grupa Szwajcarii w tej dywizji A. Miały Hiszpanki, Włoszki, Szwedki. Tylko 3 punkty zdobyte w starciu z takimi rywalkami. 17 straconych bramek, tylko 2 zdobyte. To naprawdę było starcie dla nich takie, śmiało możemy powiedzieć, Dawida z Goliatem, ale może o tym za moment, bo teraz dośrodkowanie Szwajcarek w pole karne reprezentacji Polski, ale pewnie łapie piłkę Kinga Szemik. Poważne rywalki, jeżeli chodzi o reprezentację Szwajcarii, o drużyny, z którymi mierzyły się Szwajcarki jesienią, ale taka grupa może też czekać reprezentację Polski w kwietniu. Przypominamy dla tych Państwa, którzy jeszcze tego nie zanotowali, 5 marca losowanie grup eliminacyjnych do Euro 2025 i wtedy dowiemy się, z kim przyjdzie nam się zmierzyć w walce o to, żeby za rok pojechać na Euro do Szwajcarii. Dalekie podanie do Pajora, ale piłka zabrana spod nóg kapitan reprezentacji Polski. I będziemy mieć jeszcze zmianę i będziemy mieć debiut. Natalia Oleszkiewicz, o której mówiłyśmy wcześniej, zastępuje na boisku Dominikę Grabowską. Napastniczka Pogoni Szczecin, tak jak wspominałyśmy, liderka klasyfikacji strzelczyń Orlen Ekstraligi, na koncie 12 bramek i na pewno spory głód już przed tym najbliższym weekendem, także kiedy to Orlen Ekstraliga wróci do gry. Na pewno też spory teraz wiwat mamy w Szczecinie, na pewno dopingują Natalię Oleszkiewicz klubowe koleżanki, to na pewno też ważny moment dla klubu,
mieć w swoich szeregach reprezentantkę, która występuje w tej seniorskiej reprezentacji. Już podkreślałyśmy wielokrotnie, 12 goli w 11 meczach jesienią. Warto też wspomnieć, w jakich klubach występowała wcześniej Natalia Oleszkiewicz, chociaż nie było ich sporo. Zaczynała z chłopcami w Drawsku Pomorskim, później była Olimpia Szczecin, która zamieniła się w Pogoń, więc można powiedzieć, że praktycznie całe życie spędzone w Szczecinie, więc tym bardziej duże gratulacje dla wszystkich trenerów, którzy prowadzili Natalię przez ten czas. Gratulujemy Pogoni Szczecin. Myślę, że to taki ważny moment i szansa od Niny Patalon, że Oleszkiewicz pojawiła się w końcówce tego meczu. Tak jest. Jeszcze kilka tygodni temu w wywiadzie dla portalu Łączy Nas Piłka zapytana o to, czy w ogóle myśli o powołaniu do reprezentacji Polski. Mówiła, że czasami tak, szczególnie kiedy widzi przychylne komentarze kibiców, aczkolwiek nie skupia się na tym i nie wyobraża sobie tego, jakby to było grać z orzełkiem na piersi. To dzisiaj sobie nie tylko wyobraziła, ale i doświadczyła. Rzut wolny dla reprezentacji Szwajcarii. Ramona Bachmann, dośrodkowanie w pole karne, ale bronią dobrze Polki. Martyna Wiankowska zmierza do piłki. I po raz kolejny będziemy mieć aut dla Białoczerwonych. 3 minuty dłużej, już minuta tego doliczonego czasu gry minęła, więc jeszcze 2 minuty dłużej będziemy grać na Marbella Football Center. Ewa Pajor wybija tę piłkę, ale ona trafia wprost pod nogi jednej ze Szwajcarek. Wiankowska, rozpędza się nam Martyna Wiankowska, ale teraz zatrzymana w pojedynku z jedną ze Szwajcarek, z Anną Marią Crnogorcewicz. Jest też gwizdek arbitra. Nie zgadza się Szwajcarka z decyzją sędziego. Słyszymy, jak instruuje tam Dominika Grabowska swoje koleżanki z reprezentacji. Nadia Kryzyman, pokazuje się tutaj Sylwia Matysik do gry. Przejęta, a także wybita na aut, więc z drugiej strony tym razem zacznie reprezentacja Polski. Mądre zachowanie teraz reprezentantek Polski, żeby utrzymać jak najdłużej piłkę, jak najdalej od własnej bramki. Wychodzą teraz z tego Szwajcarki, ale też przerywamy zapowiadającą się całkiem nieźle akcję Helwetek. No już prawdopodobnie, patrząc na zegar, to będzie ostatnia akcja w tym spotkaniu. Perfekt. Jeszcze przejmują tutaj Szwajcarki. Ale spokojnie, Ewa Pajor, powrót na własną połowę. Być może ta ostatnia akcja będzie należała do Polek. Tak też się dzieje. Reprezentacja Polski w drugim z towarzyskich meczów rozgrywanych w Hiszpanii pokonuje Szwajcarię 1-0, więc ta rehabilitacja za spotkanie piątkowe przegrane jest. Znacznie, znacznie lepsza gra biało-czerwonych. No i co najważniejsze, gol Martyny Wiankowskiej, który dał Polkom zwycięstwo.
Tak jak zapowiadał nasz sztab i piłkarki, wnioski zostaną wyciągnięte i zostały wyciągnięte, chociaż w drugą połowę musimy śmiało powiedzieć, że lepiej weszły Szwajcarki. Polki miały bardzo duży problem, żeby przenieść ciężar gry na połowę swoich przeciwniczek, ale kiedy doszły do głosu, no to ta gra wyglądała naprawdę dobrze. Efektem tego było trafienie Martyny Wiankowskiej. Oczywiście do zanotowania jest też debiut Natalii Oleszkiewicz, która zdobyła pierwsze minuty w biało-czerwonych barwach. My przypominamy jeszcze raz, 5 marca losowanie grup eliminacyjnych do Mistrzostw Europy 2025, które odbędą się w Szwajcarii. W najbliższy weekend ruszają rozgrywki Orlen Ekstraligi, więc również zachęcamy Państwa do śledzenia naszej piłki w ligowym wydaniu. Jeszcze mamy taki apel do Ewy Pajor, głowa do góry. Na pewno w następnych meczach te sytuacje będą wykorzystywane. Ważne, żeby wykorzystywać je w spotkaniach o punkty. Na pewno to trafienie numer 60 w końcu w jej dorobku zostanie zapisane. Dzisiaj kończymy ten mecz z uśmiechami, no i z wielkimi emocjami. Czekamy na losowanie we wtorek. Tak jest. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnych spotkaniach biało-czerwonych. Weronika Morzejko, Aneta Galek.